Jakiego problemu? Uważam, że wybory w miastach nie muszą być aż tak bardzo upartyjnione, że tutaj trzeba słuchać ludzi i trafiać z kandydatami, którzy najbardziej odpowiadają wyborcom. Ważniejsze są z punktu widzenia partii wybory na sejmiku wojewódzkiego, bo one odzwierciedlają w jakimś sensie wpływy poszczególnych partii. Natomiast moim zdaniem miasta, gminy powinny kształtować sobie tak władzę, jak chcą, byle ci ludzie umieli ze sobą współpracować. SLD jest i SLD pozostaje w grze. SLD ma notowania na poziomie ponadprogowym, a więc jest duża nadzieja, że wejdzie do kolejnego parlamentu, ale ja namawiam bardzo do jak najszerszej współpracy, gdyby się udało stworzyć na wybory europejskie czy wybory parlamentarne coś wspólnego z Biedroniem. No, z Razem wydaje się to wyjątkowo trudne, ale gdyby było możliwe, to też byłbym bardzo za tym. Im szerzej się będzie współpracować, tym moim zdaniem lepiej. Nie, no, piękne miejsce, piękne otoczenie. Także mamy jak najlepsze skojarzenia z Jelenią Górą, z Bolesławcem, gdzie byłem dzisiaj również, a wcześniej bywałem także jako prezydent. No, a Jerzy Szmajdziński to jest taka postać jakby wiążąca ten region ze mną. On 19 lat stąd był posłem, wykonywał swoje obowiązki znakomicie, był niezwykle pracowity. Ja zawsze byłem pełen podziwu dla niego, jak on potrafi cały tydzień pracować w Warszawie, wsiadać w nocny pociąg, jechać tu, być cały weekend, słuchać ludzi, rozmawiać z nimi i wracać. Moim zdaniem to był jeden z, pod tym względem, z najlepszych posłów w historii Polski. No, a ponieważ ja z nim przyjaźniłem się od połowy lat 70., tym bardziej nie dość, że on mi się kojarzy z Jelenią Górą, to jestem dumny, że mamy tu tablicę poświęconą Jurkowi, że dzisiaj odsłoniliśmy na jego dawnym biurze poselskim w Bolesławcu taką tablicę i że ludzie pamiętają. Bo wie pan, człowiek tak naprawdę żyje tak długo, jak o nim pamiętają. Jak przestają pamiętać, to tak jakby naprawdę umarł. Więc Jurek cały nie umarł na szczęście. Wszystkich Jeleniogórzan bardzo serdecznie pozdrawiam w ich pięknym mieście i w całej pięknej okolicy, w tym wspaniałym regionie zielonym, teraz jesienią kolorowym, z wspaniałymi górami. Pomyślności. O matematyce mówi. Ja stawiam tezę. Najlepszy prezydent naszego państwa, a pan prezydent dokona dowodu. Jeśli pan prezydent pozwoli, a państwo zaakceptują niewątpliwie, poproszę pana prezydenta, żeby powiedział o tym, jak sympatycznie, dobrze jest w Jeleniej Górze, a potem przejdziemy do zadawania pytań i dyskusji. Proszę państwa, witam serdecznie. Przepraszam za to opóźnienie, ale ono tak narastało dzisiaj przez cały dzień. Byłem w Bolesławcu. Tam wędzaliśmy stypendia przyznawane przez Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Proszę siadać. Ja bym dłużej mówił. Ja wiem, ale będzie mi przyjemnie i wygodnie, jak pan też będzie siedział. Otóż wręczaliśmy te stypendia. To jest taka idea, żeby upamiętnić znanego przecież tutaj wśród was także Jurka Szmajdzińskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. 19 lat był posłem tej ziemi, był wolny narodowym wicemarszałkiem. I ponieważ on zawsze wielką zajmował się młodzieżą, pomocą dla niej, edukacją, sportem, uznaliśmy, że najlepszą formą upamiętnienia będzie wręczanie stypendiów młodym ludziom, dzieciakom ze szkół, którzy są wybierani przez grona pedagogiczne, akceptowani przez komitety rodzicielskie i dzisiaj właśnie coś takiego w Teatrze w Bolesławcu zrobiliśmy, a później wraz z Małgosią Szmajdzińską, żoną Jurka, która jest tutaj z nami, prosiłbym państwa, żeby ją również przywitać. Mówiliście się, że Małgosia wyjdzie po angielsku stąd, ale ja od razu wam powiem, że ona wyjdzie nie dlatego, że jej się moja przemowa nie będzie podobała, tylko że 20:15 ma pociąg do Warszawy i wraca, ale ja z wami zostaję dłużej, więc proszę się nie niepokoić. Proszę państwa, odsłoniliśmy tą tablicę i co mnie ogromnie ujęło w Bolesławcu, myślę, że podobnie jest tutaj w Jeleniej Górze, że o Jurku się pamięta. A przecież człowiek tak naprawdę żyje tak długo, jak o nim pamiętają. Więc o Jurku się pamięta, wielu ludzi jest mu wdzięcznych za to, co zrobił.
jest stawiany jako wzór. Ja też go stawiam jako wzór takiego dobrego parlamentarzysty. Cieszę się, że po jego tragicznej śmierci to dzieło mogła kontynuować Małgosia, jego żona, i tu w latach 2011-2015 była również wspaniałym posłem. Trzykrotnie była wybierana w takim bardzo obiektywnym konkursie Tygodnika Polityka na najlepszego parlamentarzystę, była wybierana w gronie najlepszych parlamentarzystów 3 razy. Nie wiem, czy wiecie, ale w sporcie, jak ktoś 3 razy zdobywa puchar, to puchar przechodzi na własność. Nie, w Polityce tak dobrze nie jest, ale mówię o tym, bo też Małgosi należy się za to słowa szacunku, i ponieważ kiedyś tam niedługo będą znowu wybory parlamentarne, to proszę, żeby o niej pamiętać, bo jestem przekonany, że wróci tutaj do walki politycznej w tym regionie i będziecie mogli znowu na nią liczyć. W Jeleniej Górze powiem tyle. Piękne miasto, piękne otoczenie, piękne okolice, wspaniali ludzie, i cieszę się, że jestem tutaj ponownie. A to, co chcę w tym wstępie, zanim przejdziemy do pytań, powiedzieć, to pozwólcie, że ujmę krótko w kilku takich istotnych tezach. Pierwsza to jest oczywiście zbliżanie się do wyborów samorządów. I nie ukrywam, że moja wizyta i dzisiejsze spotkanie związane z wyborami, które będą 21 października. I chciałbym wam powiedzieć, jak bardzo te wybory są ważne. One są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na kwestie samorządów. Samorządy w Polsce zostały stworzone bardzo szybko po przełomie 1989 roku. Wybory pierwsze, nie w pełni jeszcze demokratyczne, do parlamentu odbyły się w czerwcu 1989 roku, a już w maju roku 90, czyli zaledwie po 11 miesiącach, we w pełni demokratycznych wyborach wybieraliśmy naszych przedstawicieli do gmin, do rad miejskich itd. To było związane z przyjętymi ustawami, których główna istota polegała na tym, żeby to bardzo scentralizowane państwo, które istniało przed 1989 rokiem, gdzie centrala dowodzona przez rządzącą wtedy partię wpływała na los również miast, miasteczek, gmin, żeby to zmienić, żeby można było dać więcej władzy ludziom na dole i uwolnić ich energię, a jednocześnie pozwolić im wybrać swoich przedstawicieli, swoich liderów, których by po pierwsze chcieli, a po drugie też kontrolowali. Ponieważ łatwiej jest kontrolować, kiedy władza jest decentralizowana, ludzie widzą więcej, ludzie mogą łatwiej oceniać swoich miejscowych, lokalnych liderów, a jeżeli wtedy, kiedy jest to wszystko bardzo hierarchiczne i podporządkowane centrali, zawsze każdy może na dole powiedzieć w gminie czy w mieście, ja to bym chętnie zrobił, ale mi nie pozwalają. Ja nie mam tu zgody z góry. Dzisiaj Polska od 90 roku jest budowana tak, że dla podstawowych spraw, które rozstrzygają się na dole, trzeba inicjatywy oddolnej, trzeba to zrobić tu, i takie możliwości są. Kiedy zastanawiamy się nad tym, jaka była przyczyna tego wielkiego polskiego sukcesu po 1989 roku, to oczywiście można wskazywać wiele. Jedną z nich to była jednak forma pokojowej transformacji ustrojowej, ewolucja, nie rewolucji, co niektórzy by chcieli, o czym dzisiaj słyszymy. To były oczywiście wielkie zmiany gospodarcze, które się dokonały, ale to także była samorządność, a nawet to wiecznie w pierwszej kolejności. Ta właśnie reforma samorządowa była najważniejsza z punktu widzenia uwolnienia potencjału ludzi, uwolnienia energii indywidualnej i tego, co tkwiło w poszczególnych regionach. I ta samorządność jest niezwykle ważna i ona dzisiaj wymaga potwierdzenia i wymaga ochrony wobec znowu bardzo centralistycznych tendencji, jakie przejawia rządząca partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość. PiS chciałby niewątpliwie znowu mieć pełen wpływ na samorządy, tak jak chce mieć wpływ na sądownictwo, tak jak ma już wpływ na media publiczne, tak jak ma pełny wpływ na spółki Skarbu Państwa, tak jak ma pełny wpływ ze względu na posiadanie większości parlamentarnej na proces legislacyjny, tak samo chcieliby mieć ten wpływ na samorządy i do tego dopuścić nie można, bo to zniweczy całą tą wielką ideę samorządności i decentralizacji państwa. Dlatego tak ważne jest, żeby w tych wyborach wziąć udział, żeby zagłosować, żeby nie oddać samorządów właśnie tej nowej, scentralizowanej koncepcji państwa, która jest reprezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość. To uwaga pierwsza. Uwaga druga. Samorządy mają wtedy sens, jeżeli odzwierciedlają wolę ludzi na dole. Pytanie bym przed chwilą tutaj wchodząc, czy mnie nie martwi to, że SLD na przykład nie ma swojego kandydata w wyborach na prezydenta Jeleniej Góry. Ja powiedział, że nie martwi mnie to, bo ja nie uważam, żeby partie polityczne były zobligowane, czy żeby koniecznie musiały mieć swoich kandydatów w wyborach
na prezydentów, czy na burmistrzów, czy na tych szczeblach. Jeżeli uznają, że ktoś dobrze się nadaje, żeby być gospodarzem tego terenu, czemu nie współpracować z nim, czemu nie wesprzeć taką postać? Czym innym już są rady, które powinny być dużo bardziej pluralistyczne, jeszcze czym innym Sejm Wojewódzki, gdzie niewątpliwie partie mają już więcej do powiedzenia, bo układy, które tworzą się, czy poparcie, które uzyskuje się w wyborach do samorządu, do sejmiku wojewódzkiego, jest no, odzwierciedleniem poparcia czy pozycji partii politycznych w całym kraju. A więc trzeba także obronić ten pluralizm samorządu, aby to było miejsce dla ludzi wywodzących się z różnych stron sceny politycznej, także z ruchów samorządowych, także z organizacji pozarządowych. Po prostu tu powinno kwitnąć tysiąc kwiatów, pod jednym wszakże warunkiem, że ci ludzie potrafią ze sobą współpracować, że potrafią działać w imieniu dobra wspólnego, w imieniu interesów lokalnych. Bo powiem Państwu szczerze, że tego, czego bym się obawiał najbardziej, to przeniesienie atmosfery takiego twardego, nieustępliwego konfliktu, jaki obserwujemy dzisiaj codziennie w Warszawie, na życie w lokalnej społeczności. Gdybyśmy tu w Jeleniej Górze, czy tam w Bolesławcu, czy w dowolnym innym miejscu w Polsce, mieli się tak kłócić jak w Warszawie, to proszę Państwa, nasze życie stanie się koszmarem. Dlatego, że trzeba właśnie umieć pracować na rzecz dobra wspólnego. Trzeba umieć znajdować kompromis. Trzeba umieć posuwać się trochę z własnych oczekiwań czy interesów w stosunku do tego, co jest możliwe i realne. I polski samorząd przez te już blisko 30 lat, no bo licząc od 90 roku, to już mamy 28 lat, polski samorząd w gruncie rzeczy taką umiejętność pokazywał. I cieszy się on, powiem Państwu także, no istotnym uznaniem społecznym, bo jeżeli ja patrzę na karierę niektórych prezydentów, to widzę, że no, ci najbardziej już zaprawieni w boju, jak prezydent Gliwic jest od 93 roku, to jest 25 lat, prezydent Szczurek w Gdyni to jest od 98 roku, 20 lat. Ale co to oznacza? No, przecież on przechodzi co chwilę te demokratyczne wybory, to oznacza, że jest dobrym gospodarzem, jest wspierany przez swoich wyborców. Tylko mu należy życzyć, żeby tym ludziom trzeba życzyć, żeby im starczyło zdrowia i energii, żeby dalej mogli wypełniać swoje mandaty. Więc moja druga uwaga dotyczy tego, żeby właśnie te wybory umocniły samorządy i dały właśnie takie 1000 kwiatów, czy 100 kwiatów, może 1000 przesadziłem, 100 kwiatów jako dowód tego pluralizmu, zróżnicowania społeczności poszczególnych miast, powiatu. Ja jestem człowiekiem bardzo wiernym, gdy chodzi o różne sprawy, bo ja taki dowód największej wierności to jest moja żona, z którą w przyszłym roku będziemy obchodzić 40-lecie małżeństwa, ale ja w swoim życiu byłem zaledwie w dwóch partiach politycznych. Byłem w PZPR-ze, nie wiem czy pamiętacie taką partię, ale kiedyś była, a później byłem w socjaldemokracji, stworzyłem współtworzyłem Socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej i byłem jej członkiem od 95 roku, czyli jak zostałem prezydentem, już w żadnej partii nie byłem, nie jestem i nie będę, ale przyznaję się z dumą do swoich lewicowych przekonań, do swoich lewicowych emocji, do swoich lewicowych sympatii. I powiem Państwu szczerze, że bardzo chciałbym, żeby lewica w Polsce wróciła do gry na głównych scenach, żeby ten dramatyczny, smutny fakt, jaki zdarzył się w 2015 roku, czyli nie wejście do Sejmu, a zabrakło niewiele, bo ledwo 50 tysięcy głosów w skali kraju, wtedy to już koalicja SLD i partnerów nie przekroczyła tego progu 8%. Żeby jakby ten etap już zakończyć i żebyśmy mogli znowu lewicę gdzieś na głównych scenach politycznych. I uważam, proszę Państwa, że jest jeden mocny argument za tym. Mianowicie polska polityka z lewicą byłaby lepsza i będzie lepsza, jeżeli lewica wróci do tej polityki.